Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj w newsie będą pojazdy w HD i to bardzo ciekawe niektóre pojazdy, zapewniam. Oraz czołg premium francuski, który nadchodzi. On też będzie tylko w HD, ale trochę wam o nim powiem. Czołg ciężki i jeszcze trójeczka z drzewka czechosłowackiego. Zaczynamy od pojazdów tutaj IS-8. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. No, nie wiem jak wy, ale ja już mam troszeczkę dosyć pojazdów radzieckich, tych, które wyglądają no praktycznie wszystkie tak samo, prawie że. Tutaj co prawda tak samo nie wygląda, bo jest troszeczkę zmian. To chyba widać. Zobaczcie. No ale mimo to ani mnie ziębią, ani grzeją, nie robię w ogóle drzewka radzieckiego. Kiedyś bardzo, bardzo dużo nim grałem i po prostu na tym koncie już w ogóle nie robię czołgów ruskich, tylko robię wyjątek dla T-54 i obiekta 140, aczkolwiek w ogóle tam na razie też nie gram, nie spieszy mi się. Czołg wygląda świetnie, aczkolwiek pamiętajcie, że tego typu screeny to są niestety właśnie rendery i to jest, no te czołgi są tak przedstawione, jak naprawdę powinny wyglądać. W grze będą wyglądały na pewno troszeczkę słabiej. Nie chodzi mi o to, że będą gorsze, nie wiem, gorsza ilość poligonów czy coś takiego. Po prostu tekstury takiej jakości niestety nie będą. Może w garażu, ale wątpię. Zresztą trzeba było zrobić test, czy w garażu czołg wygląda tak samo jak na polu bitwy. Ok, czyli wygląd jest taki. Jedziemy dalej. T56 GMC, takie maluchy, wiecie doskonale, że przeważnie mi się podobają, lubię coś takiego, niech oni wszystko zmienią, za kilka lat będziemy mieli wszystkie czołgi w HD. Dobra, zawsze tutaj zawieszenie mi się podobało i gąsienice, to wymaga no, dużej ilości pewnie pracy, ale efekt jest całkiem niezły. Tak wygląda z tej strony. Bardzo, bardzo ascetycznie. Niestety. Aczkolwiek dla mnie zupełnie zadowalająco. I tak rzut boczny. I jedziemy teraz, no właśnie. Nareszcie doczekamy się Tygrysa 2 w HD. Ci, którzy czołgi kolekcjonują, tak jak ja, na pewno będą ciekawi, jak też on będzie wyglądał. Tutaj całkiem nieźle, dosyć sporo elementów jest, prawdopodobnie te elementy gąsienicy będą mogły w przyszłości kiedyś tam odpadać. No, już czekamy na to tyle czasu, że ja już prawie straciłem nadzieję. Tygrysek, jak to tygrysek, prezentuje się bardzo fajnie, no tutaj nie ma jakiejś wielkiej złożoności, wiadomo, że to były konstrukcje dosyć takie proste. No ale zobaczcie, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. I mamy następny czołg, czyli T-18 HMC, który wygląda rzeczywiście świetnie. No mi się bardzo podoba. Nie gra na takich maluchach, ale w garażu chyba go mam, więc od razu pojazd będzie do obejrzenia. Całkiem ciekawie. Jedziemy dalej, bo dalej będzie ciekawie. No nie, najpierw jest nudno, czyli kawuk. Kawuk jak to kawuk, nic tutaj odkrywczego nie wymyślą. Największa zaleta również gąsienice, moim zdaniem, które wyglądają fajnie. Aczkolwiek jest to czołg podstawowy w World of Tanks i każdy, jeżeli ktoś z was zaczyna grę, to właśnie dojście do tego czołgu i uczenie się na nim właśnie jest fajną rzeczą. Chociaż z drugiej strony można się przyzwyczaić do tego, do tej odporności KWK i później w innym drzewku zaliczyć w topę. No i najciekawszy czołg z tego zestawienia, oprócz Tygrysa 2, mianowicie AMX-em 4949, tak on wygląda. Mi się bardzo podoba. Ma być to oczywiście zamiana za FCM-a.
Ja FCMA jeszcze nie mam, ale prawdopodobnie jak już jakieś tam słuchy będą dochodziły o wycofywaniu, jakiś termin będzie, no to wtedy odżałuję Golda i go kupię, ponieważ ten czołg oczywiście nie będzie miał preferencyjnego matchmakingu. Pewnie wiecie, ci którzy newsów słuchają, czy tam przeglądają internet, że Wargaming będzie stopniowo wycofywał wszystkie czołgi z preferencyjnym matchmakingiem i dawał zastępstwa. Także macie w tym momencie pokaz, powiedzmy, czołgów właśnie premium, ale ten pokaz czołgów i wysyp jest tylko pozorny, ponieważ czołgi z preferencyjnym matchmakingiem będą ze sklepu znikały. Wygląda całkiem nieźle i parę słów może o nim. Słuchajcie, na papierze, nie wiem jak się nim będzie grało, ale na papierze wygląda naprawdę dobrze, jeżeli go nie znerfią. Dość powiedzieć, niech będzie jakiś kurczę normalny. No to może weźmiemy jeszcze jednak tego. Dość powiedzieć, że pancerz przedni tego czołgu to ma być 180 mm. To by był absolutny ewenement, jeżeli chodzi o pojazdy ciężkie francuskie. Byłby to najlepiej opancerzony chyba. No wiadomo, że kadłub na przykład 50B jest mocno opancerzona, ale za to wieża jest miękka, prawda? Tutaj wieża też ma być twarda. Dodatkowo działo znane wam z AMX-a 50 przez 100. I teraz mogę wam powiedzieć jedną rzecz. To działo, jeżeli nie zmienią parametry, będzie świetne, po prostu świetne, bo ponad 7 strzałów. 100 mm pozwoli nam detrakować przeciwników z dużo większą skutecznością niż na przykład działa 90 mm czy 88 niemieckie, prawda? Więc taka szybkostrzelność jest rewelacyjna. Dodatkowo podobno działo ma mieć opuszczanie 10 stopni, co zwiększy bardzo możliwości tego czołgu. Co prawda tutaj widzę, że jest jakaś potężna luka pomiędzy wieżą a kadłubem. No nie wiem, zobaczymy. No garnek będzie tutaj, wiadomo, słabym punktem i zobaczymy ta płyta, jakim będzie punktem. Czy słabym, czy mocnym. W każdym razie czołg ma mieć moc ponad 14 koni na tonę, co jest, uważam, jak na ciężki czołg spokojnie do przyjęcia. Dodatkowo 40 km na godzinę maksymalna prędkość, co jest jak na czołg ciężki też fajne, powiedzmy sobie szczerze. Jestem troszeczkę napalony na niego, można powiedzieć. No ale wiadomo, że zanim on się pojawi, to najpierw w sklepie plus ileś golda, plus ileś premium. Dopiero później będzie można za golda go sobie kupić, także no, to trochę kiepsko. No i preferencyjnego matchmakingu tutaj nie będzie, na dychy będzie go wywalało. Ale wydaje mi się, że na dychach on może sobie poradzić. Bardzo dobre działo, 230 penetracji ponad, no powinno być ok. W każdym razie model też mi się podoba. Ok, co my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Więc mamy... Super testerzy testują już czołg czechosłowacki tiru trzeciego, LTWZ-38. Tak on wygląda. Powiem wam szczerze, że jak na tier trzeci to wygląda całkiem nieźle. I na tych początkowych właśnie tirach Czesi powinni mieć całkiem przyjemne w grze czołgi. Zobaczcie, to jest light tank, przypominam. I mamy 236 hapsa. Silnik tutaj jest dosyć słabo, bo to jest 140 koni na 10 ton. Kurka, zawsze zaczynają gadać dziabongi, jak nagrywam. No więc mamy tutaj 13 ton. Przepraszam, kurka, już się rozproszyłem. 13 koni na tonę, co jak na lekki czołg jest słabym wynikiem, powiedzmy sobie szczerze. Mamy 42 km do przodu, też to jest słabo. Obrót jest słaby, 34 i wieża słabo się obraca, 32, czyli taki tylko z nazwy, powiedzmy, light to będzie. Opory dla gruntu są ok, mogłyby być lepsze, ale no nie jest aż najtragiczniej. Wiurencz jest tragiczny, 330 powiedzmy, i tutaj jeszcze radio też tragiczne. Pancerz 25 z przodu, wieża 50, czyli jeżeli tutaj by była depresja, a już widać, że jej nie ma, to można by było tej wieży troszeczkę tam używać.
ale nie będzie depresji. I teraz działo. Działo jest bardzo ciekawe, zobaczcie. 37 mm, damage 40 i to jest najgorsza część omówienia tego działa. Penetracja 82, uważam, że na trzecim tirze 82 to jest całkiem nieźle, a na goldzie mamy aż 115. Rof wychodzi 16. Mamy 3 pociski, czyli jest to magazynkowiec. I tutaj tragedia troszeczkę, bo czas pomiędzy pociskami to jest 2 sekundy i to jest słabo, słuchajcie, no. Powinno być moim zdaniem dużo mniej. Dodatkowo jeszcze kumuluje nam się to z tym, czyli czas celowania, to jest bardzo ważne w każdym magazynkowcu, tutaj jest 1,9. Powinno to wystarczyć, aczkolwiek te 2 sekundy tutaj to jest przegięcie. Powinno być 1,5 sekundy moim zdaniem. I co? Czyli będziemy mogli 120 obrażeń zadać za jednym zamachem. DPM wychodzi śmieszny, czyli 672. Mamy reload 6 sekund tego magazynka, czyli to jest całkiem fajnie. No i nieszczęsne opuszczanie lufy 5 stopni. Aczkolwiek czołg jest bardzo ciekawy. Ja jestem jego... no... bardzo ciekawy i chciałbym, żeby na serwerze testowym, jeżeli on kiedyś się pojawi, żeby ktoś nim kurka grał, żebym mógł sobie przetestować. No ale wydaje mi się, że jest nieźle. Do tego czołg jest ładny, no, jest bardzo zgrabny, można powiedzieć. Skrojony na miarę, tak wygląda tutaj pancerz. Czyli mamy na wieży 50, garnek dosyć spory, już jest słabiutki. No ale tutaj nie o pancerz chodzi. A, nie powiedziałem jaka celność, chyba że nie ma. Uwaga. Celność 0,38. No, mogło być lepiej jednak, kurka, mogli dać lepiej. Ale trzeci tir, pamiętajmy, trzeci tir to jest. Tutaj zdjęcia modelu. Proszę bardzo. Fajny sprzęcik. Szkoda, kurka, że Polacy w 39 nie mieli paru dywizji takiego sprzętu. Jakbyśmy mieli taki czołg, to by było... by się zmasakrowali, podejrzewam, kurczę, przeciwnika. Dobra. Co dalej? A, jeszcze są zdjęcia już z mapek tego pojazdu na koniec. No one tutaj na tych początkowych tirach będą wyglądały wszystkie bardzo podobnie, czechosłowackie produkcje. No widzicie, jest dosyć spory w porównaniu do tego brzdąca, ale jednak ma czym rąbnąć, prawda? Zobaczymy tylko, jak zgra się szybkość celowania z przeładowaniem pojedynczej pestki i z celowaniem, z zawężaniem celownika. Czy to się wszystko zgra, czy też gdzieś będzie niedobór? Dobra, to tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami i do usłyszenia.